No, witam wszystkich. Dziś szaman tylko do najbardziej cierpliwych będzie gadał, napierdzielał do puszki, bo 3 kwadranse studenckie się dziś opóźniło. No, ale tak to jest, słuchajcie, dzisiaj był taki ciężki dzień dla szamana, że po prostu mało go nie przeżył. Jakaś, słuchajcie, była u nas burza, a szaman od czasu swojego wypadku jest meteoropatą jakimś wyjątkowym i po prostu tak jak dzisiaj ta burza powodowała skoki ciśnienia, słuchajcie, to było coś nieprawdopodobnego. Szaman odwiózł dzisiaj Piotrka do Bielska, do Matrixa, bo Piotrek na razie wrócił. Nie udało mu się zdobyć 40 razy skrzycznego, także jak widzicie, to wcale nie jest takie proste, no ale i tak po prostu 36 razy wyszedł pod rząd, także 5 tygodni plus jeszcze sobie raz dołożył, 2 razy jeszcze wyszedł w zeszłym roku, także mu tylko 2 razy brakuje do takiego cyklu dużego, który ma... Na pewno coś wiele zmieni, ale widać przesyt już miał na przestrzeni i Matrix go pochłonął. No i szaman jak wrócił, słuchajcie, to tutaj mieliśmy taką burzę, takie były wahania ciśnienia, że po prostu się wydawało, że w obłęd się wpadnie. Po prostu no coś niesamowitego. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tak... odczuwał burzę, no ale po wkopaniu tajemnicy, słuchajcie, wszystko może być. No widzę, że jeszcze ktoś patrzy, a mianowicie pokażę wam, dzisiaj dostałem od Agnieszki, za co serdecznie dziękuję. Wiadomość z jakiejś tam londyńskiej, angielskiej gazety, słuchajcie. Że mianowicie spadł krzyż na turystę. Chyba wy to widzicie, mam nadzieję, no ale jeszcze to tak przesunę. Słuchajcie, spadł krzyż na turystę, który upamiętniał no jakieś tam wizyty JP2. W skrócie, gdzieś tam we Włoszech, zabił go oczywiście, także Chrystus stał się przyczyną śmierci, widocznie już ma dość wiszenia na krzyżu przez 2000 lat, co jest jedną wielką ściemą. Oprócz tego ten turysta, słuchajcie, mieszkał na ulicy Jana 23, który ma być pojutrze beatyfikowany razem z, co tu macie tą wiadomość właśnie po angielsku. W polskich mediach jakimś dziwnym trafem się to nie pojawiło, bo mogłoby to zachwiać cudami, które zawdzięczają niektórzy Janowi Pawłowi II, no a tak to nikt o tym nie będzie wiedział. Zresztą chyba niewiele mediów w ogóle z tym wystąpiło. No a prima aprilis to nie jest, bo 1 kwietnia był. Także słuchajcie, ciekawe rzeczy się dzieją. Zobaczymy jeszcze, mamy 2 dni do 27, może jeszcze się coś pokaże. Także jak ktoś chce, to mogę wkleić linka. Jakby ktoś sobie to chciał oglądnąć. Mam nadzieję, że on się wklei. No. Jak ktoś chce, chyba cały jest. To sobie może oglądnąć. No, tu to się... Jeszcze raz wam go... Wkleję, bo nie wiem, czy się wkleił cały. No, widzę, jeszcze następni dołączają, bo myślę, że ciekawa wiadomość. O, właśnie, chyba się nie cały wkleił.
Dobra, macie linka, jedziemy dalej. Także dzięki za info od Agnieszki. Zobaczymy, słuchajcie, co to w zasadzie się programowo miało zadziać dzisiaj. Czy to ma jakąś korelację do tego? Z tym, że pamiętajcie, że to było wczoraj akurat, więc Agnieszka się śmiała, że my stawialiśmy tajemnicę, a tam leci coś innego. No ale słuchajcie, dla równowagi, coś gdzieś stawiają, to coś innego musi spaść. Także to jak najbardziej być może na przestrzeni są pewne korelacje. Można się dopatrywać najróżniejszych powiązań. To, co zawadza mi w życiu, zostanie dziś ukazane po ziemsku. Życie naprowadzi mnie na drogę, którą dawno temu zgubiłem. Mądrość i prawda stają się moim drogowskazem. Dziś uważnie obserwuję swoje myśli, odczucia, emocje i nie obrażam się za słowa prawdy. Cierpliwie wysłucham uwag i nie będę zarozumiały. To mamy następny mały fraktal Colkin w fali psa. Po tym oknie czasowym wczorajszym się nam zamknął, także na koniec tego okna czasowego właśnie ta miało miejsce to wydarzenie, o którym przed chwilą was informowałem. Więc jak najbardziej wgląd w czas i przeszły i przyszły dzięki takim, można powiedzieć, zdarzeniem niektórzy mogą mieć, albo one wręcz świadczą o czymś takim. No ale do rozkodowania tego myślę, że jeszcze potrzeba parę informacji, które mogą się wydarzyć w najbliższym czasie. No i zobaczymy, czy to już był koniec, czy to dopiero początek. Także słuchajcie, ciekawe rzeczy. Koniec, można powiedzieć, te 52 razy szamana na skrzyczne. W tym roku 40 to będzie, jak się uda. Dzisiaj już ta burza prawie że zniechęciła mnie do tego stopnia, że myślałem, że się nie wybiorę, bo momentami lało tak, że się wydawało, że nam dach spłynie, słuchajcie, po prostu pod deszczem, ale potem jakoś tam przeszło i w trudnych warunkach by było tak ślisko, że gdyby nie już jakieś zaczepy w tych wydelikaconych stopach szamana, to by po prostu leżał chyba ze 20 razy schodząc. No ale jakimś nadzwyczajnym z urządzeniem udało się i oczywiście wykorzystując kijki, z którymi szaman się tam podpiera, no bo siłą rzeczy to jest dopuszczalne, słuchajcie. Kijki jak najbardziej polecam przy wchodzeniu na górę, nie tylko na bosaka, ale w ogóle jak ktoś potrafi się nimi posługiwać, to jak najbardziej odciążają kolana i nogi, czasami jest to potrzebne. Może nie dlatego, że one są za słabe, ale no, bardzo się przydają. Jest ruch bardziej taki naturalny. Oczywiście to nie jest tak od razu, bo nauczyć się dobrze używać kijki w trudnym terenie jest wcale niełatwo, bo chodzenie, jak widzieliście nieraz, jak szaman zwraca uwagę na niektóre rzeczy, wcale nie jest takie proste, a kijki tym bardziej, że na co dzień ich nie używamy tak jak nóg. Ale jak najbardziej polecam taki sprzęt. Ja się długo do tego przekonywałem, no ale jak się okazało, że już nie mam tyle różnych części w kolanach, które powinny być, no to żeby sobie wspomóc je, a szczególnie w takich dniach jak dzisiaj, kiedy jest ślisko i błoto po prostu zrywa się pod stopami, obojętnie czy to goła, czy to but, po prostu po takich opadach nie ma w ogóle przyczepności, jest jeszcze gorzej niż na śniegu mokrym, którym ostatnim właśnie, kiedy tu padał, już nie pamiętam, tydzień temu czy półtora, no jakoś niedawno, też był bardzo śliski. Także moi mili, o, jutro jest sobota, to szaman będzie napierdzielał trochę więcej. Czekam, być może ktoś będzie inspiracyjny, jakieś miał tematy przed dzień 27, czyli wielkiego dnia, wielkiego na wielu
poziomach i dla różnych ludzi ta wielkość jego będzie różna, no ale mogą być jeszcze niespodzianki. Zobaczymy, jakie tu się pokażą. Może szamanowi się uda jutro zdobyć to skrzyczne, no to tylko ta niedziela zostanie, no i w niedzielę jedziemy do Kazimierza. Pierwszą rocznicę szkoły, moi mili, szaman będzie nie na chondraskach, bo tak jak wczoraj mówiłem, wypadło z różnych powodów, ma być gdzie indziej. A zresztą nie wiadomo, bo do 5 maja to będzie jeszcze ponad tydzień, więc nigdy nie wiadomo. Może się tutaj jeszcze wrócimy, zobaczymy. Dzisiaj znowu szaman pokazuje tajemnicę, bo tajemnica, słuchajcie, nie tylko na zdjęciu wygląda tak no, imponująco. Ona no, będzie pełnić, zresztą już pełni, jak powstała, bardzo znaczącą rolę i ma, choć to tylko wydawałoby się kawałek drzewa, całkiem nie taki mały, pięknej jodły grubej, no to ma swoją energię i mocno nam tutaj tą chondraskową przestrzeń zagina, chociaż tutaj ona już jest wystarczająco zagięta. No ale to będą doświadczać tylko ci, którzy się tutaj pojawią. Prędzej czy później, czy znowu. No ale myślę, że na przynajmniej... A może audycja z pleneru? No Arturo, ja bym bardzo chciał, ale mój komp jest po prostu zajebiście ciężki, a na razie szaman się nie posługuje jakimiś lżejszymi, żeby może sobie jakiegoś z czasem smartfona kupi, jak będzie można przez livestream przez niego nadawać, ale na razie nie rozkminiliśmy, czy właśnie można nadawać w Androidzie, a szaman nie chce iPoda kupować, bo ma jakąś awersję do mikroweli iPloskich, bo niestety one po prostu już jak się je trzyma w ręce, z mojej perspektywy, to są tak wysoko wibrujące i niekorzystnie wpływające na nasze pole, że generalnie nie chcę tego używać, natomiast wszystkie inne smartfony oparte, znaczy no generalnie wszystkie inne są jednak dużo mniej rąbiące, no ale one chodzą na Androidzie i niekoniecznie chyba właśnie livestream, czyli Procaster, można, który służy do nadawania, można używać. Natomiast mój komp ma krótką strasznie baterię, no ale zobaczymy, być może będzie. Tak sobie właśnie dzisiaj, słuchajcie, szedłem na skrzyczne po raz ten 50. i właśnie stwierdziłem, że najlepsze by były audycje, kiedy szaman wychodzi na skrzyczne. I chyba z tego powodu sobie gdzieś tam tego smartfona, jak będzie można tego Procastora zamontować, szaman kupi. Bo no, rozkminki szamana, kiedy wychodzi na skrzyczne, są czasami bardzo fajne, słyszeliście. I myślę, że to by były bardzo fajne audycje. No ale to musi być coś lekkiego, no bo nie będę ze sobą 3-kilowego laptopa niósł przed sobą, bo to by była abstrakcja. Także będę się tutaj starał korzystać z tej technologii, skoro już ją mamy, na tyle, żeby ona była jakaś fajna, bo niekoniecznie aparat, który mi się majda za paskiem i wszystkie dźwięki zbiera, jest najlepszą wersją. Smartfon, który można w ręce, czy ostatecznie może te pół godziny wytrzymam jakoś przypięty do paska, czy do ramienia, czy gdzieś, może od tego nie umrę, jak to nie będzie iPhone, to pewno dam radę. No cóż, moi mili, dzisiaj nie będzie długo. Jak jakieś ktoś będzie mieć na jutro tematy, to bardzo chętnie wrzucajcie na czata. Może zrobicie z tego jakaś interaktywna audycja, bo myślę, że ten jutrzejszy i niedzielny dzień, no całkiem czuję, że to nie do końca tylko to zdarzenie, które się, o którym właśnie, od którego zacząłem audycję,
o którym bym nie wiedział, gdyby nie Agnieszka, będzie no, ciekawe. Notabene, słuchajcie, kiedyś ten krzyż już widziałem przy okazji jakichś innych wiadomości. Właśnie. On taki ciekawy był, bo tutaj jeszcze raz pokażę to zdjęcie. On był taki wygięty i wisiał po prostu od tego postumentu, którym tutaj jeżdżę. W taki łuk wygięty, no i naprężenia były pewno jakieś zajebiste, a tu widzę, że to chyba drewniane było, więc być może ktoś konstrukcji nie obliczył dobrze, a może przy przenosinach, bo ponoć on był przeniesiony, coś źle zrobiono. A prawdopodobnie, no słuchajcie, nieprawdopodobnie, no ale widocznie tak miało być. Komuś i coś to miało unaocznić, czy uzmysłowić, czy uświadomić. Natomiast czy wnioski zostały wyciągnięte, to zobaczymy, myślę, już niedługo. No i cóż, trzymajcie się, moi mili, życzę dobrej nocy. Jutro pamiętajcie, że mamy biały kin i to. Solarne zwierciadło, więc może być ciekawie. Dziesiąty kin, czyli niedzielny, niebieski planetarny wicher. No to ten wicher jak zawieje, to może no, poprzesuwać nie tylko drzewa i nie tylko krzyże. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Życzę wam dobrej nocy i do usłyszenia. Zapraszam na jutro. Dobranoc. No tak, odtórzę jeszcze z tabletem. No tablet może też się szaman wyposaży, ale chyba wolałby coś mniejszego. No to jeszcze raz trzymajcie się.